młodych ludzi, ponieważ młodzi ludzie teraz mają szansę i wykorzystają tą szansę, żeby wyjechać za granicę. Owszem, należy też wyjeżdżać później te doświadczenia do Polski wprowadzać, żeby miało młodzież, żeby się zamykać w laboratorium w czterech ścianach. Dzięki temu, że wyszliśmy z tych czterech ścian, mamy ogromne tutaj w całej Europie kontakty z wieloma uniwersytetami, które zdecydowały się też uwierzyć w młodych ludzi w firmie. Także przede wszystkim, to już ostatnia rzecz, chciałabym powiedzieć taką jedną historyjkę, że przy pierwszym konsorcjum, które tworzyliśmy, chcieliśmy zaprosić do współpracy zagraniczne uniwersytety. Ja miałam duże obawy, jednak z pomocą przekonania się warto zapytać. Wysłaliśmy zaproszenia do 7 dużych uniwersytetów. Mieliśmy nadzieję, że dołączy może jeden, może dwa, dołączyło wszystkie 7, także nigdy proszę, że nawiązując do poprzednika, zawsze trzeba próbować, bo to jest właśnie coś, nigdy nie należy się skupować na tym, że ktoś jest lepszy, że my jesteśmy gorsi, bo tak nie jest, jesteśmy wszyscy równi. Dziękuję bardzo. Właściwie tego mikrofonu nie potrzebuję, bo pana dyrektora...